Kiedyś się tam zapuszczę. Zaczęło się, gdy szwajcarska organizacja Spies Laboratory zaprosiła mnie, bym opowiedział o minusach SI. Sean przysłał mi kilka pomysłów na nadużycie naszego programu. Zamiast prosić o stworzenie cząsteczki leczniczej, sugerowaliśmy wygenerowanie najtoksyczniejszego związku z możliwych. Chciałem sprawdzić, czy można wykorzystać SI do tworzenia broni. Myśleliśmy, że nic z tego, bo po prostu zamieniliśmy 0 na 1. Zamiast eliminować toksyczność, szukaliśmy jej. Więcej nie było trzeba. Ja byłem w domu, a komputer pracował. Wypluwał tysiące cząsteczek. Nie musieliśmy nic robić, po prostu wcisnęliśmy start. Nazajutrz rano na moim dysku był plik z 40 tysiącami najgroźniejszych cząsteczek znanych ludzkości.